podróży i w życiu zawsze towarzyszy mi ciekawość nowych miejsc, kultur, ale przede wszystkim ciekawość drugiego człowieka. I każde takie spotkanie to jest lekcja akceptacji i zrozumienia. I warto się na to otworzyć. Pani jest taka odważna, słyszę czasem. Bo zdobyłam Mount Everest i koronę ziemi, bo przyjechałam rajd Dakar, bo skaczę ze spadochronem i nurkuję na duże głębokości. A ja myślę, że prawdziwa odwaga to otworzenie się na drugiego człowieka. To stawanie po stronie tych, którzy głosu nie mają. To też życie w zgodzie ze sobą. To iść, upadać, podnosić się i ruszać dalej. To chcę dziś odważnie powiedzieć światu. A ty?